mamy koniec czerwca, rozpoczęły się wakacje. W tym wyjątkowym czasie zapraszam na wiadomości Dobrodziej TV. A w nich więcej autobusów na terenie gminy. To będzie ułatwienie dla ludzi. Kiedy skończy się problem drogowy mieszkańców Kocur i Malichowa. O stan nawierzchni tych dróg staramy się już od wielu lat. Na koniec zawody sikawek konnych w Szemrowicach. Każdy mieszkaniec gminy Dobrodziń podróżujący komunikacją publiczną dobrze wie, w jakim stanie są autobusy Zakładu Gospodarki Komunalnej. By przejazdy autobusów były punktualne, a podróż bezpieczniejsza, gmina zakupi nowe pojazdy. Szczegóły zdradzi Marlena Jędrysik. Do szkoły, do pracy czy na zakupy. Dla tych, którzy nie posiadają własnego samochodu, autobusy są istotnym środkiem komunikacji. Dlatego w gminie Dobrodziej pojawią się nowe pojazdy komunikacji publicznej. Zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów. Zakup tych autobusów planowany jest na 2 lata budżetowe, na 2017 i na 2018. Obecne autobusy są już bardzo wysłużone, dlatego też zostaną zastąpione nowymi. W tej chwili posiadamy 4 autobusy, z tym, że to są autobusy dosyć wyeksploatowane i wymagają w tej chwili wielu remontów i ponosimy duże koszty z tego tytułu. Najczęściej się psują hamulce, sprzęgła, zawieszenia, skrzynie. Wymaga dużo pracy przed autobusie, wkładów, materiałów, dużo roboty, żeby z tym jeździć w ogóle, nie? Bo autobus niesprawny nie może stąd wyjechać. Z zakupu nowych autobusów zadowoleni są mieszkańcy gminy Dobrodziń, a w szczególności uczniowie. Na pewno lepszy dojazd do szkoły, bo czasami autobusy się spóźniają czy wolniej dojeżdżają. Nie ma źle, ale właśnie te autobusy niekiedy się psują i musimy jechać na przykład starszym modelem, bo są właśnie też starsze autobusy i to nim niekiedy jeździmy, ale też tam jednak one trzęsą się albo coś takiego. Akurat wczoraj właśnie autobus się zepsuł i musieliśmy czekać na zastępczy. Za wygodne to one nie są. Są też takie autobusy, które mają siedzenia trochę takie już potargane, nieestetyczne. Nieraz nie idzie usiąść na siedzenie, bo jest dziura od spodu, a nieraz jest na opieraniu. Podobno do szkół jest, z tego co wiem, to mi córka opowiadała, że koleżanki nie mają się jak dostać, czy nawet z powrotem. Jest sporo osób samotnych, które nie ma prawa jazdu, jakieś, nie wiem, starsze panie, czy ten. Potem mają problem, żeby się dostać do lekarza, czy do miasta. No my młodzi mamy prawo jazdy, to może to nam jest łatwiej to wszystko jakoś pogodzić, ale są osoby, które są zdane na właśnie na środki takiej komunikacji miejskiej. Dodatkowo w gminie Dobrodziń pojawi się ścieżka rowerowa, która będzie przebiegała przy drodze wojewódzkiej 901 od Bzionkowa do Dobrodzienia. Bardzo długo wnioskowaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wybudowanie tej ścieżki, jednak jest to teren już niezabudowany i nie za bardzo Zarząd Województwa na to się zgadzał i pokazała się szansa, żeby pozyskać środki z Unii Europejskiej na wybudowanie tej ścieżki rowerowej. Ona też będzie rozłożona na 2 lata budżetowe, na 2017 i 2018. Wartości kosztorysowe tych inwestycji to zakup 2 autobusów to ponad 1 100 000, natomiast budowa tej ścieżki rowerowej prawie 600 tysięcy i oczywiście dofinansowanie jest w wysokości 85%. Nowe środki transportu poprawią jakość świadczonych usług, a ścieżka rowerowa wpłynie na atrakcyjność gminy Dobrodziń. Mieszkańcy z pewnością będą zadowoleni. Ulica Szemrowicka w Kocurach i Lipowa w Malichowie to jedne z najbardziej zaniedbanych dróg w gminie Dobrodziń. Często podczas ulew i roztopów są one nieprzejezdne. W najbliższym czasie dotychczasowe problemy mogą się zmienić. Wyboje, dziury, kałuże i błoto. Mieszkańcy Kocur oraz Malichowa mają utrudniony dojazd do swoich posesji, szkół czy pracy. Jednak niebawem się to zmieni. W tegorocznym budżecie zaplanowano budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, część ulicy Szemrowickiej w Kocurach oraz część ulicy Lipowej w Malichowie. Pierwotnie planowaliśmy ją wybudować z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ale po raz pierwszy tej dotacji nie otrzymaliśmy. Ale ze względu na to, że tam mieszkańcy już dosyć długo piszą o tą inwestycję, która jest dosyć długo wyczekiwana, postanowiliśmy spróbować ogłosić przetarg na wykonanie tej inwestycji z własnych środków. Do przetargu przystąpiły 4 firmy w rozpiętości od 300 do 350 tysięcy złotych.
Ja myślę, że do połowy czerwca wybierzemy ofertę i uda nam się już podpisać z wykonawcą umowę. Od podpisania umowy firma będzie miała 3 miesiące na wykonanie tych dróg. Zatem mieszkańcy od października będą mogli poruszać się już po nowej asfaltowej nawierzchni. O stan nawierzchni tych dróg staramy się już od wielu lat. Najpierw moi teściowie zabiegali, czyli to praktycznie już jest ponad 50 lat. Stan ulicy Szemrowickiej, gdzie był wyręb leśny, jest taki, że zdarza się, że 2-3 tygodnie w roku jest ona nieprzejezdna, kiedy są roztopy albo ulewne deszcze. Teraz po tej deszcie to się takie dziury zrobiły, co niemożliwie. A po wodzie to ino zip, a ino zip. Jakby tak przyszła się z 2 razy taka ulewa, to przejedzie 5 samochodów i będą jeden za drugi wynustać. Jednego roku jechaliśmy do kościoła, utopiliśmy się, później ja wyszła z tego auta, ja była do turbocie, my pod do kościoła nie jechali. Jak na przykład jest sucho, to jest kurz, on jest po prostu wszędzie, a jak jest mokro, to jest błoto i właśnie wtedy najbardziej się te dziury robią. Wiadomo, na dziurach się niszczą samochody i... jest to kłopot. Zabawa się zaczyna, gdy są wiosenne roztopy, czy jakieś jesienne takie odwilże w zimie, czy jesienne deszcze, bo wtedy pewien odcinek ulicy Szemrowickiej, która się z Lipową tutaj łączy, jest po prostu nieprzejezdny. Mnie się zdarzyło parę razy ugrzęznąć tam po osie i tam sympatyczni sąsiedzi wypychali mnie z tego błota. Dzięki zaplanowanej inwestycji mieszkańcy nie będą musieli borykać się już z dotychczasowymi problemami. Gasili pożary jak za dawnych czasów. Mowa o strażakach ochotnikach, którzy przyjechali do Szemrowic, by wziąć udział w zawodach sikawek konnych na Górnym Śląsku. Tegoroczną edycję wygrali strażacy z OSP Topola Mała. Barwny korowód ulicami Szemrowic rozpoczął niedzielne obchody Dni Miejscowości, połączone z 14 zawodami sikawek konnych na Górnym Śląsku. Jest to już jakby taka nasza tradycja. Mamy tą naszą sikawkę konną i w miarę możliwości zawsze, jak tylko mamy możliwość dojechania, to staramy się dojechać. Bardzo ładnie przygotowane wszystko, wrażenie niesamowite. Przyjechaliśmy, miła atmosfera, świetne zawody. Chłopaki zawsze się mobilizują, chętnie przyjeżdżają, także cieszymy się, że możemy tu być i wystartować. Uczestnicy zawodów gasili pożar jak za dawnych czasów oraz prezentowali sprzęt, jakim przed laty dysponowali strażacy. W sumie startuje 21 drużyn, tutaj z południowej, praktycznie z południowej Polski. Jest to 5 drużyn sikawki przenośne męskie, 3 sikawki konne kobiece i sikawki konne mężczyźnie, 13 drużyn. Ja w tych zawodach gaszę domek i przebiegam cały tor. Potrzeba mieć 2 silnych mężczyzn, którzy potrafią ruszyć dźwignią, żeby tłoczyska zasały wodę i pocisły ją dalej do prądownicy. Natomiast kolejni współzawodnicy to są z kolei biegacze, którzy muszą wynieść poszkodowanego i jeden łącznik, który połączy 2 odcinki W52 do pompy i do prądownicy i ugasi takie płomienie. Jest strasznie trudne, bo jak na przykład musimy pompać tą właśnie pompą ręczną, to zanim w ogóle zrobimy cokolwiek, żeby ugasić te małe ogniki, to trzeba dużo siły w tym wszystkim i to jest straszne. Musieli mieć naprawdę dużo siły wtedy ci strażacy. Podziwiam ich za to. A samo gaszenie to było trudna sprawa, no bo ileś tej wody trzeba było podać, a to wszystko mięśniami ludzkimi, tak? No, a dzisiaj to poszło w innym kierunku, wiadomo, mechanizacja, straż i poszła już ileś do przodu. Sikawki konne są dla ich posiadaczy bardzo cenne. To już jest z przekazu, powiedzmy, starszych strażaków, którzy gdzieś to pozyskali i przechodzi to z pokolenia na pokolenie, także staramy, jest to taka nasza perełeczka, pilnujemy tego. Nasza sikawka konna została wyprodukowana w 1885 roku w miejscowości Paczków przez firmę braci Kiślich. W naszym posiadaniu jest od około roku 1930. Sikawka była przywieziona w agonalnym stanie, w cząstkach. Ja to oddałem serce i to tak funkcjonuje, dlatego że jest serce w nią włożone. Ileś wkładu, ileś pracy, ileś finansów, ale naprawdę zdała egzamin i zdaje cały czas. To był dzień pełen rywalizacji i świetnej zabawy, a dodatkowo powrót do historii sprzed kilkudziesięciu lat. Tym tematem kończymy czerwcowe wydanie wiadomości Dobrodziń TV. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz do udostępniania tego serwisu na Facebooku. Życzę Wam samych ciekawych planów wakacyjnych.
Do zobaczenia.